Witajcie kochani! Początek nowego roku to idealny moment na zmianę naszych nawyków żywieniowych. I w dzisiejszym vlogu wytłumaczę, opowiem Wam, jak ja zacząłem swoją przygodę z dietą keto, a konkretniej jak przeżyłem ten pierwszy okres tak zwany adaptacji. Co to w ogóle jest ta adaptacja na diecie keto? Po co się ją stosuje? I jak przetrwać te kilka tygodni w najlepszy możliwy sposób? Otóż, kochani, adaptacja podczas diety ketogenicznej jest to ten okres, kiedy my uczymy nasz organizm, aby on czerpał paliwo z innych źródeł niż to było do tej pory. Wcześniej, będąc na węglozie, jedząc węglowodany, tą glukozę, cukier generalnie, to było nasze paliwo dla naszego organizmu. Adaptacja jest po to, aby nasz organizm przestawił się z cukrów na tłuszcze, aby czerpał energię. I teraz, kochani, ile trwa zwykle okres adaptacji? Nie wiem, bo nie ma sztywnego takiego określenia, że przykładowo to ma być 3 tygodnie, 2 tygodnie, 4 tygodnie. Nie, każdy organizm jest inny, każdy w innym terminie zaadoptuje się do diety keto. Kiedy możecie się dowiedzieć, że przeszliście już adaptację? Mianowicie wtedy, kiedy będziecie mieć więcej energii, nie będziecie czuć głodu, będziecie lepiej sypiać, wasze samopoczucie stanie się lepsze, zniknie wam ochota na słodycze, fast foody, generalnie właśnie na węglowodany. Jeżeli sami obserwujecie swój organizm i sami dojdziecie do wniosku, że aha, adaptacja jest zakończona. Ja nie powiem wam, że u ciebie to będzie 2 tygodnie. U ciebie tydzień, u ciebie 3 dni, no to już w ogóle bzdura. Nie, no mówię, nie ma sztywnego takiego czasu, okresu. Każdy organizm jest inny, trzeba go obserwować i się go słuchać. I teraz jak zacząć ten okres adaptacji? Co zmienić? Po pierwsze, podaż węglowodanów dziennie. Trzeba to naprawdę obciąć bardzo, do 20, max 30 gramów na dobę. Niestety, może być wam ciężko, ale niekoniecznie. Spróbujcie, zobaczcie, jak się będziecie czuć, bo może u was wystąpić coś takiego jak ketogrypa. Co to jest? Już wam mówię. Otóż ketogrypa występuje, kiedy nasz organizm doznaje właśnie szoku, bo wcześniej głównym źródłem zasilania były cukry, nagle tłuszcze i teraz może być coś w stylu bóli głowy, tak, tego też. Rozwolnienie, zatwardzenie, złe samopoczucie, rozdrażnienie, brak energii, to wszystko to jest normalne, naprawdę. Nie każdy musi, to akurat nie każdy musi tego doznać podczas swojej adaptacji, natomiast często tak, to występuje i to jest normalne. Nie bójcie się, jeżeli coś wam takiego się stanie, coś wam się przytrafi, to nic się nie dzieje, to jest normalna reakcja organizmu, no bo jeżeli przez 20, 30, 40 lat nawet waszym głównym źródłem energii był cukier i nagle to wszystko zmieniacie, no to nie dziwcie się, że organizm jest zszokowany, ale później on wam za to podziękuje, bo jak dobrze wiecie, albo jeżeli nie, no to zobaczcie na moich innych vlogach, w jaki sposób podziękuje? Regulacją hormonów w naszym ciele, utratą wagi i to dużą. Ja sam już na keto schudłem grubo ponad 20 kg, tego chyba 25, coś w tym stylu. Polepszy wam się samopoczucie, jasność umysłu będzie dużo, dużo lepsza. Ale tak jak mówię, najpierw trzeba przejść ten etap adaptacji i o co teraz też warto zadbać podczas tego pierwszego okresu wejścia w stan ketozy. Otóż, kochani, po pierwsze, dużo wody. Trzeba naprawdę dużo pić wody, ponieważ pozbywamy się tej wody z naszego organizmu, pozbywamy się glikogenu i trzeba uzupełniać tą wodę, bo wraz z pozbywaniem się wody z naszego organizmu, no to musimy ją dostarczyć. A co z tą wodą? Sód, magnez, potas i też wapń. Wypłukujemy to, nasz organizm będzie to jakby pozbywał się tych składników mineralnych i przez to może nam na przykład głowa boleć, będzie nas pewnie bolała głowa, dlatego mówię, trzeba zwiększyć podaż sodu. Sód, magnez, potas i wapń. Trzeba zadbać o suplementowanie się tymi minerałami, nawet niekoniecznie w postaci tabletek. Jeżeli macie dobrze dopięty jadłospis na co dzień, to dostarczycie to z pożywienia.
Sprawdźcie sobie, gdzie jest najwięcej na przykład wapnia. No oczywiście wiadomo, sery i tak dalej, no masa jest tego, to już nie będę Wam tłumaczył tak bardzo szczegółowo, bo ten vlog by trwał długo. I jeżeli już zakończy się u Was okres adaptacji, tak jak mówiłem, wtedy dziennie spożywacie 20-30 gramów węglowodanów, po tym okresie już sami naprawdę to poczucie, nauczycie się też własnego organizmu, słuchać go, już będziecie wiedzieć i wtedy możecie podnieść tę wartość węglowodanów do poziomu max 50 gramów dziennie, co oczywiście też jest no, ruchome, no bo tak jak kiedyś powiedziałem, 50 czy 51 czy 49, powtórzę to po raz nie wiem już który. Obserwujcie własne organizmy, bo każdy organizm jest inny. Czy ja liczyłem kalorie będąc w okresie adaptacji? Nie. Liczyłem jedynie węglowodany, natomiast tłuszcze i białka nie liczyłem ich. Generalnie jadłem 2-3 posiłki, tyle ja polecam, tyle ja razy dziennie jadłem, tylko nie pod korek, też bez przesady. Po prostu zostawiałem sobie taki minimalny margines, że mówię, aha, okej, tyle wystarczy. Myślę, że to jest zdrowe podejście i ja tak robiłem, bo oczywiście możecie inaczej, ale ja mówię, jak to było u mnie. Jeszcze kochani, okres adaptacji. Zwykle się przyjęło, że to trwa kilka tygodni, 2, 3, 4, ale mówię, każdy jest inny, u każdego będzie to inaczej wyglądało. Natomiast okres adaptacji też można skrócić, można go przyspieszyć. W jaki sposób? Na przykład zobaczcie sobie w opisie mój vlog na temat postu okresowego, tych głodówek i EF-u. Między innymi poprzez stosowanie takiego postu okresowego, postu przerywanego, można przyspieszyć okres adaptacji. Tak samo poprzez ćwiczenia, poprzez aktywność fizyczną, no bo w końcu keto aktywnie pomaga przyspieszyć okres adaptacji. I ja Wam, kochani, dziękuję, że obejrzeliście vloga do końca. Bądźcie ketoaktywni, zasubskrybujcie ten kanał. No i z racji, że jest początek roku, to życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym 2022 roku, aby Wasze wszystkie marzenia, pragnienia się spełniły i najważniejsze, żebyście byli zdrowi, a będziecie zdrowi, szczupli i szczęśliwi, jeżeli przejdziecie na dietę ketogeniczną. Polecam. Obserwujcie mnie na Instagramie, zasubskrybujcie kanał i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej.